ostatnim specjalnym odcinku Szkółko Wieści. Podsumujmy to, o czym mówiliśmy przez cały rok. Przez cały 2023 rok mówiliśmy o tym, że człowiek jest jak drzewo. Jakim jest drzewem, zależy od tego, gdzie sięgają jego korzenie. Jeśli są płytkie, jeśli nie sięgają do wartościowej gleby, wtedy takie drzewo nie wydaje dobrych owoców. Gdzie muszą sięgać nasze duchowe korzenie? Do Pana Jezusa. Jeśli jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie, wtedy możemy wydawać dobre owoce. Takie jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, opanowanie, ale także przyjaźń, pomocniczość i wiele, wiele innych pozytywnych cech charakteru. Jeśli jesteśmy dobrym drzewem, z głęboko zakorzenionymi korzeniami w Panu Jezusie, wtedy takie drzewo się nie przewraca. Wtedy takie drzewo jest silne. Jeśli my tkwimy w modlitwie i w Bożym Słowie, również jesteśmy silni. A ludzie, którzy patrzą na nas, widzą w nas tych, którzy wydają dobre owoce, którzy są mili, sympatyczni, serdeczni. Jakim ty jesteś drzewem? Mam nadzieję, że ten rok Szkółko Wieści pokazał ci wiele przykładów, z których mogłeś się czegoś nauczyć. I że dziś, kiedy patrzysz na miniony rok wstecz, dostrzegasz w sobie wiele dobrych owoców. Kochani, życzę wam, abyście byli drzewami, które każdego dnia wydaje dobre owoce, które podobają się Panu Bogu. I życzę wam, żebyście byli głęboko zakorzenieni w Panu Jezusie, w modlitwie, czyli w rozmowie z Nim, i w Bożym Słowie, czyli w słuchaniu tego, czego Pan Bóg chce nas nauczyć. A wtedy będziecie silnym, solidnym drzewem, które się nie chwieje. Przez te 3 lata mnóstwo ludzi zaangażowało się w Szkółko Wieści. Tylko niektórych udało nam się dzisiaj zaprosić, ale wszystkim dziękujemy za ich służbę. Cześć dzieciaki! Bardzo wam dziękuję za te wszystkie lata, kiedy oglądaliście Szkółki Niedzielne. Życzę wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku, Bożego prowadzenia, przychylności, radości, spełnienia marzeń i oby wszystko działo się dobrze. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chociaż dziś spotykamy się po raz ostatni, to chciałam wam złożyć serdeczne życzenia, żebyście zawsze i wszędzie pamiętali o Bogu i Jego Słowie. Żeby On towarzyszył wam każdego dnia. Życzę wam tego, żebyście pamiętali o Bożej miłości. Zachęcam was też do tego, żebyście uczestniczyli w szkółkach niedzielnych w waszej parafii. Z Bogiem! Żegnajcie! W projekcie Szkółko Wieści najczęściej występowałem po drugiej stronie kamery, nagrywając prowadzących w ten program. Dzisiaj mam okazję stanąć po tej stronie i chciałbym wam podziękować za wspólnie spędzony czas, za tą możliwość nagrywania różnych odcinków Szkółko Wieści, za możliwość podkładania mojego głosu do różnych historii biblijnych i życzę wam dobrego nowego roku, w który wchodzimy i Bożego błogosławieństwa. Trzymajcie się. Cześć! Chciałam wam serdecznie podziękować, że chcieliście razem ze mną tworzyć prace plastyczne. Dla mnie to był bardzo kreatywny czas. Mam nadzieję, że dzięki temu choćby jednej osobie udało się odkryć swój talent. Działajcie, twórzcie i do zobaczenia kiedyś w innym miejscu na wspólnym tworzeniu. Cześć! Cieszę się, że pomysł mój i mojej mamy na pierwszą szkółkę online stał się takim dużym projektem. Fajnie dla was nagrywać. Dzięki za wspólny czas. Cześć! Cześć! Fajnie, że mogłam dla was współtworzyć niektóre odcinki i do zobaczenia kiedyś na TE. Hej, dziękuję za wspólną przygodę w Szkółko Wieściach. Do zobaczenia na żywo, na zjazdach i obozach. Kaznodzieja Salomon w Starym Testamencie w swojej księdze napisał, że wszystko ma swój czas.
wszystko ma swój początek i swój koniec. Kiedy w 20 roku razem z Gabrysią rozpoczęłyśmy projekt Szkółek Online, kiedy zamknięto kościoły i zaczęła szaleć pandemia, nie myślałyśmy o tym, że przez kilka kolejnych lat będziemy nagrywać dla Was programy. Dziś ten projekt się kończy. Ale chcę Was zachęcić do tego, abyście śledzili działania Centrum Misji Ewangelizacji i abyście szukali nowych projektów, nowych działań i nowych zaproszeń skierowanych do Was. Również dla mnie rozpoczyna się teraz coś nowego, ale wierzę, że i ja, i Wy znajdziecie coś, co teraz Pan Bóg chce Wam podarować. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o tym, że to, że kończą się szkółki online, to nie znaczy, że kończy się Wasza przygoda z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Korzystajcie z oferty Waszych parafii, przychodźcie na stacjonarne szkółki niedzielne, pamiętajcie o codziennej modlitwie i o tym, że Pan Bóg chce do Was przemawiać przez Boże Słowo. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i życzę Wam Bożego błogosławieństwa. Cześć! Do zobaczenia kiedyś w innym projekcie albo na żywo. Zobaczmy teraz najzabawniejsze fragmenty szkółkowieści, które pokazujemy Wam po raz pierwszy. Mam dziś w stu... No? Mów. Mów, nie wiem, czy już. Dziadek, a umiesz zrobić serce w kółku? Będziesz rozmawiali się o miłości. Jak się uda, to zrobimy. A teraz zapraszam Was na dziękuję Wam za to, że byliście... No nie, chcę już... Cieszę się, że... Jeśli... Jeśli jesteś dziś, dzień dobry Pani Aniu, jak Pan ze zdrówkiem u Pani? Dawno żeśmy się w kościele nie widzieli, dlatego przyszedłem Pani odwiedzić. Co o, ksiądz dobrodziej, wszelki duch Pana Boga chwa... Oń. Już? Nagrywa się? A co miałam powiedzieć? Już pamiętam, czekaj. Pamiętajcie! Nie pamiętam. Jeszcze raz. Czekamy też na Wasze zdjęcia, jak oglądacie szkółkowieści. Czekamy też! Ale poczekaj, no zrób przerwę, żeby było cięcie. Czekamy też na Wasze zdjęcia, jak oglądacie szkółkowieści. I nie zapomnijcie, żeby zostawić łapki w górę i subskrypcji. I do zobaczenia za tydzień. Cześć! To znaczy, że mamy ich... Witam Was dzisiaj. Ja to jeszcze raz, ja się odezwę. Dziś zdecydujemy, kto będzie lepszym królem. O, dzień dobry Pani Zosiu. Dawno żeśmy się nie widzieli w kościele. Cóż to takiego się stało? A, dzień dobry. Cześć, pa, do widzenia. Siema, mamo. To już jest koniec. Prowadzenie szkółkowieści było dla mnie wielką przygodą i wyróżnieniem. Dzięki, że byliście z nami przez te ostatnie 3 lata. Do zobaczenia na zjazdach młodzieży, obozach czy tygodniach ewangelizacyjnych. Trzymajcie się dobrze. Cześć!